skandaliczny sposób ludzie są oszukiwani. Znaczy, towar, który był sprzedawany na tej prezentacji, był tym samym towarem, który można kupić w dowolnym supermarkecie za 200 zł. On był tam sprzedawany za 8 tysięcy. Plus do tego oferowano klientowi kredyt, bo oczywiście nikt nie przychodzi na taką prezentację z 8 tysiącami w portfelu. Oferowano kredyt, którego raty razem z odsetkami po podsumowaniu dawały przeszło 12 tysięcy, bo oczywiście sam towar 8, ale koszty kredytu, tak?